Pani burmistrz, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym nasze spotkanie rozpocząć dzisiaj od sytuacji epidemiologicznej, która panuje, która jest zła w całej Polsce, we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Panuje, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo duży niedobór kadry, która pracuje. Jak sytuacja wygląda w gminie Lubawka? Na razie panujemy nad sytuacją. Pomogło to nam właściwie no, wykonanie zalecenia prezesa Rady Ministrów, żeby ograniczyć do minimum kontakty takie bezpośrednie. I to robimy. Pracujemy zdalnie. Ci, co mają podejrzenie kontaktu z osobami zarażonymi, wykonujemy pracę przede wszystkim kontakt z klientem mailowo, telefonicznie w sytuacjach już takich niezbędnych i są osoby, które nie potrafią obsługiwać się pocztą elektroniczną, przychodzą, załatwiają to osobiście w holu ratusza, który jest dezynfekowany, utrzymywany w stanie takim, żeby nie roznosić wirusa na naszych klientów. W tej chwili 4 osoby mają potwierdzone testy pozytywne na koronawirusa. Ja też musiałam z tego powodu znowu przerwać urlop swój, bo miałam być jeszcze do świąt na urlopie, bo ktoś musi właśnie być w urzędzie i to pokazuje taki dobry przykład, bo naszym mieszkańcom wydawało się, że odgrodziliśmy się, żeby być, że się boimy wirusa. Proszę Państwa, to, że drzwi są zamknięte, nie oznacza, że nikt w ratuszu nie pracuje, wręcz odwrotnie. My pracujemy po to, żeby móc obsługiwać państwa. Gdyby była taka sytuacja, na przykład, że ja, burmistrz, sekretarz i skarbnik jesteśmy na chorobowym, to praktycznie byłaby blokada funkcjonowania urzędu. Nie mogłoby większość decyzji wyjść z urzędu. Trzeba byłoby czekać na powrót do zdrowia przynajmniej 2 z nas osób. A w tej chwili ja i pani skarbnik jesteśmy w pracy, także wszystko może funkcjonować bez zakłóceń, bez żadnych zahamowań. Oczywiście są terminy troszeczkę wydłużane, no bo kadra jest na zmianę, na zwolnieniach. Też podjęłam decyzję, że wszystkich pracowników przetestowaliśmy. I właśnie wczoraj znowu następny przypadek okazał się być pozytywny, ale jesteśmy praktycznie teraz prawie że pewni, że ci, co są w urzędzie, nie będą roznosili wirusa na klientów, tych, którzy jednak zdecydują się i przyjdą do urzędu. Ale ja bardzo Państwa proszę, żeby kontaktować się telefonicznie, mailowo. Skrzynka przed ratuszem jest listownie. Będziemy załatwiać w miarę naszych możliwości wszystkich po kolei jak najszybciej. Pani burmistrz, tylko człowiek mało rozważny, nie boi się wirusa. Czy po świętach również podejmie Pani decyzję, odważną decyzję, żeby przetestować po raz kolejny pracowników, tych, którzy są w bliskim kontakcie z klientami? Tak, to właśnie będziemy robić, bo najpierw pracownicy z bezpośredniego kontaktu z klientami byli testowani. Nie mają bezpośredniego kontaktu, bo raz, że maseczki, 2, ściana jest wydzielona tak, żeby tego bezpośredniego kontaktu z klientem nie było, tak, że nie możemy, żeby nie przenosić tego wirusa na naszych klientów. Hol codziennie jest dezynfekowany przez panie tutaj pilnujące porządku, a oprócz tego co jakiś czas ozonujemy cały hol, także jest u nas bezpiecznie, ale to nie znaczy, bo nikt z nas nie wie, w jaki sposób on się przenosi, gdzie on się odłoży.
Także wszystko to, co robimy, robimy tak trochę po omacku, bo też nikt w kraju i mam wrażenie, że też na świecie nie wie, w jaki sposób się skutecznie zabezpieczyć i co robić, żeby nie transmitować tego wirusa na następne osoby. Pani burmistrz, na pewno jednym z najbardziej efektywnych środków zapobiegawczych są szczepienia. Pani już kilka tygodni temu napisała do ministra Dworczyka, do Ministerstwa Zdrowia, prosząc o dodatkowe szczepionki. Czy jest jakaś odpowiedź? Bo w Kamiennej Górze zamiast dodatkowych szczepionek przyjeżdża 50 tysięcy maseczek. To takie trochę niezrozumiała sytuacja, patrząc pod względem ilości zachorowań w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Nie mam odpowiedzi ani od wojewody, ani od ministra w tym temacie. Nie dostaliśmy maseczek, może to i jest odpowiedź generalnie, że nam się nie należy. Pocieszające jest dla mnie to, że w Czechach spada już to zakażenie. U nas moje monitorowanie, bo wprowadziłam takie monitorowanie w moich jednostkach i w urzędzie właśnie, bo nie ma tego z zewnątrz robionego, znikąd nie dostajemy informacji. I po tych informacjach mogę powiedzieć, że nie ma tragedii w gminie Lubawka, więc cały czas czekam na ten dodatkowy punkt, ale informacje, które w tej chwili są puszczane w eter naszych władz centralnych, chyba dadzą efekt taki, że będziemy mogli się szczepić w dużo większych punktach, już niezależnie jaka jest sytuacja za granicą czy w sąsiedniej gminie. Pani burmistrz, no właśnie wczoraj minister Dworczyk mówił podczas konferencji o tym, że możemy testować nawet około 7 milionów osób w skali miesiąca, ale żeby to skutecznie zrobić, należałoby najpierw takie punkty przede wszystkim utworzyć, a później przetestować pod względem przepustowości. Czy dzisiaj dla Pani zrozumiała jest sytuacja, w której to gminne przychodnie, mówimy tutaj o przychodni w Lubawce czy w Chełmsku Śląskim, no nie mogą takich szczepień wykonywać? Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Też nie wiem, bo wczoraj była taka zajawka, też nie do końca dokładnie wyjaśniająca, jak na przykład pracodawcy mają to zrobić, uruchomić punkt szczepień u siebie. Przecież teoretycznie chyba, że posiadają własną przychodnię czy własny personel medyczny. Ale tam padła konkretna liczba osób, że w zakładzie musi być zatrudnionych co najmniej 500 osób i wtedy pracodawca będzie mógł utworzyć taki punkt szczepień. Ale to mamy takie segregowanie na tych, którzy są lepsi, gorsi, bo ciężko jest znaleźć chociażby w regionie kamiennogórskim zakład, który zatrudnia aż 500 osób. No, Lubatek sprawia, że podchodzi pod 500 osób, ale ja mam nadzieję, że wtedy też pozwolą uruchomić nam dodatkowy punkt szczepień, chociażby w Lubawce. W Chełmsku mamy też przygotowaną kadrę i budynek do tego, żeby można było szczepić. Miszkowice również są takim punktem, więc dodatkowo 3 punkty w Lubawce, w gminie Lubawka, chyba by w zupełności wystarczyło na wyszczepienie w sposób bardzo szybki, jak będą tylko szczepionki, całą populację, tą, która chce się zaszczepić. Pani burmistrz, jeszcze jeżeli chodzi o sytuację epidemiologiczną, chciałbym nawiązać do sytuacji na granicach. Od dzisiaj w nocy zmieniają się po raz kolejny przepisy, które tak naprawdę no, ciężko będzie respektować, chociażby tutaj na przejściu granicznym w Lubawce, bo to jest zbyt małe przejście, żeby utworzyć na nim punkt drive-thru. Całe szczęście, że nie jest to moim zmartwieniem. To jest temat dla Straży Granicznej, to jest temat dla wojewody. Nie mam informacji, w jaki sposób to będzie rozwiązywane i też nie mam informacji, że Straż Graniczna potrzebuje pomocy, bo taką mamy współpracę niepisaną ze Strażą Graniczną, że jeżeli potrzebują pomoc z gminy Lubawka, to zawsze ją otrzymują i jest to informacja
co potrzebują i czy to jest w naszym stanie do zrealizowania oczywiście. Także trudno mi jest powiedzieć, w jaki sposób wojewoda rozwiąże ten problem na granicy tutaj w Lubawce. Pani burmistrz, to nie jest może problem samorządu, ale to jest problem tysięcy pracowników, którzy dojeżdżają chociażby do Czech. Oni statystycznie rzecz biorąc powinni być zwalniani z tej kwarantanny na podstawie właśnie pisma, które dostają od pracodawcy, ale bardzo często jest tak, że w drodze naboru no te osoby po prostu muszą przekroczyć tą granicę, żeby spotkać się z potencjalnym pracodawcą. Dzisiaj naprzeciw wychodzi SPZ w Lubawce, który wykonuje testy. Jak dużo dzisiaj tych testów jest wykonywanych? Wiemy, nie ma pani doktor Dyszewskiej, ciężko jest odpowiedzieć, ale no na pewno pani rozmawiała z panią doktor Dyszewską. Jest to, ilościowo nie znam wyników testów wykonywanych w przychodni w Lubawce. Pani doktor wyszła właśnie na zapotrzebowanie, które było docierały do niej informacje o tym, że jest taka potrzeba. Robi te testy, można się umówić bez żadnego problemu. I w ciągu 5-10 minut jest wynik albo ujemny, albo dodatni. Pani doktor jako dyrektor SPZZ-u również wydaje tłumaczenia w języku angielskim i jest zainteresowanie tego typu usługą ze strony mieszkańców gminy Lubawka. Czy również Mieszkowice i Chełmsko-Śląskie pójdą tą samą drogą i pomogą troszeczkę odciążyć tą przychodnię w Lubawce, bo no kilku chociażby znajomych próbowało się zapisać. Te terminy dzisiaj już nie są takie, że z godziny na godzinę, ale parę dni, 2-3 dni trzeba poczekać. Nie wiem, ale to jest temat do rozmowy z panią doktor po świętach. Będę rozmawiała z nim, ten temat poruszę z nią. Być może to jest dobry pomysł, żeby również uruchomić testowanie w Mieszkowicach albo przynajmniej co najmniej w Chełmsku Śląskim. Pani burmistrz, skończmy może temat, jeżeli chodzi o koronawirusa. Powiedzmy może o pieniądzach, które gmina dostała od Zajączka. Zajączka, który no, powiedział, ok, damy wam pieniądze i spełnimy marzenia wielu pokoleń mieszkańców Lubawki związane ze sportami zimowymi. Dostaliśmy pieniądze z rządowego programu pomocy dla samorządów, tak zwanych dla gmin górskich. Dostaliśmy wynikające z algorytmu poniesionych kosztów w latach 2016-2018 kwotę 2 865 zł na inwestycję, na którą żeśmy pisali. I tutaj trzeba powiedzieć, że od tamtego roku, od sierpnia czy od lipca, pisaliśmy kilkanaście inwestycji, które jest potrzeba w Lubawce zrobić. Poza 7 wniosków żeśmy wystosowali, między innymi na sieć wodociągową w Mieszkowicach, na ulicę Celną Brzozową Świerkową w Lubawce, na ulicę Mickiewicza, na remont ratusza, na elewację ratusza. I nie udało nam się dostać na te środki, na te inwestycje środki. Na początku roku rząd ogłosił właśnie covidową pomoc dla gmin górskich i tam następna inwestycja, która była w naszym katalogu, w naszej strategii rozwoju gminy Lubawka, stok i skocznia narciarska. To zostało tak przygotowane koncepcyjnie, żeby można było oszacować kwotę, jaka jest potrzebna na jedną inwestycję i na drugą. I wyszło, że około 15 milionów złotych jest nam potrzeba. I o taki wniosek żeśmy wystosowali do władz centralnych. Dostaliśmy informację, że mamy właśnie te 2 miliony 860 przyznanych. I teraz trzeba podjąć decyzję, co robimy.
w której kolejności i jak. Ja po świętach spotykam się z grupą tutaj osób, które będę chciała, żeby przeanalizować i podjąć decyzję, które elementy z tego złożonego wniosku będziemy realizować, bo trzeba zacząć przystąpić do projektowania, bo tego nie ma. To jest po prostu sama drobna koncepcja i nic więcej nie można na ten temat powiedzieć. Też temat jest istotny, bo w przyszłym roku dostaliśmy propozycję współorganizowania olimpiady, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach zimowych. Mamy skocznie, więc też temat i pytanie, i co od nas władze województwa oczekiwałyby, ale też i co możemy dostać od władz województwa, bo przypomnę, poprzednia edycja tych zawodów umożliwiła nam odbudowanie najazdu i wykonanie wieży sędziowskiej, więc teraz liczę na pomoc ewentualnie i być może uda się powiększyć tą kwotę 2 milionów 860 tysięcy złotych po to, żeby zrobić na obu obiektach sportowych cokolwiek, co poszłoby do przodu. Trzeba na podkreślić, że za 2 miliony 800 nie da się zrobić wszystkiego, ale na pewno już ma Pani w plan taki w głowie, co za te pieniądze mogłaby Pani zaproponować tej Radzie, z którą Pani będzie rozmawiała, że należy zrobić w pierwszej kolejności. Mam jakieś wstępne ustalenia, bo to już robiliśmy pisząc ten projekt. Teoretycznie cała kwota wystarczyłaby na zrobienie kompletnego remontu i przebudowy skoczni narciarskiej, łącznie z rolkostradą tam pod skocznią, bo ten teren pod skocznią jest cały gminny. I łącznie z obiektem takim technicznym, zabezpieczającym tam obsługę tego terenu. Oczywiście uniezależnienie się od warunków śniegowych przez cały rok i być może jeszcze starczyłoby na zakup igielitu na dużą skocznię, bo na małą skocznię mamy igielit, który dostaliśmy przy okazji remontu z dużej krokwi w Zakopanem. Także to jest taki pomysł. Analizowaliśmy przy koncepcji stację transformatorową zasilania energetycznego i ruchome naśnieżanie. Także to by też dało możliwość takiego mobilnego przewożenia na stok narciarski. Być może takim sposobem można byłoby też zapewnić funkcjonowanie stoku narciarskiego niezależnie od warunków pogodowych, opadowych śniegu w Lubawce. Trzeba podkreślić, że te prace ruszą dopiero za kilka miesięcy, ponieważ trzeba zaprojektować to wszystko, czym Pani w tej chwili powiedziała, ale przed nami kolejny sezon wiosenny, sezon letni. Chciałbym zapytać o inwestycje, które każdego roku są planowane. Nas w tej chwili determinuje i czekamy na zakończenie projektowania ulicy Przyjaciół Żołnierza, bo to jest temat, na który mamy przyznane pieniądze i który jest rozstrzygnięty przetarg w konwencji zaprojektuj i wybuduj. Firma w tej chwili projektuje i czeka na uzyskanie pozwolenia na budowę. Mam nadzieję, że lada moment będzie wchodziła na budowę tej ulicy. Przed nami cząstkowe sprzątanie po zimie, to jest przede wszystkim, i cząstkowe łatanie dziur, które po zimie są, wyskakują i z nim jest permanentny problem. Na następne dalsze inwestycje, które planujemy, to jest sieć wodno-kanalizacyjna
w Chełmsku Śląskim, część ulicy Podhalańskiej i Sądeckiej jest do wykonania. Tam trwają końcówki już wyjaśnień w zakresie wymogów formalnych z aglomeracją wałbrzyską. To są dwie najpoważniejsze inwestycje. Teraz trzecia się pokazała, bo w tym roku zmieniły się przepisy odnośnie pomocy rządu w zakresie budownictwa mieszkaniowego. I razem tutaj z grupą radnych po nieudanej próbie przekazania byłej szkoły dwójki w Lubawce do TBS-u, ale również po nieudanej próbie zrobienia, skorzystania z tego programu na potrzeby wykonania przebudowy i remontu byłego przedszkola w Chełmsku Śląskim, doszliśmy do wniosku, że taka okazja się nie powtórzy, że trzeba skorzystać z tych środków. 80% możemy dostać na wykonanie przebudowy budynku dwójki, szkoły podstawowej dwójki na ulicy Bocznej, żeby tam zrobić. Nie mam pojęcia jeszcze tak naprawdę ile, może około 14 mieszkań, może 15, to wszystko pokaże projekt budowlany, który trzeba będzie zlecić. I to jest takie zadanie, wyzwanie na dzisiaj. Też przy okazji, bo różne słyszę opinie i nie na wszystkie odpowiadam, bo to i czasu nie starczyłoby mi na wszystkie działania, ale słyszałam też pomysł, dotarł do mnie pomysł, żeby dwójkę rozburzyć i postawić coś nowego. To jest rozwiązanie takie najprostsze, tylko proszę pamiętać i proszę wziąć pod uwagę, że rozbiórka tego budynku pochłonie ponad 100 tysięcy złotych. To trzeba komuś dać do rozburzenia i to trzeba gdzieś wywieźć ten gruz. Także rozebranie nie do końca jest taką sposobem na oszczędniejsze wybudowanie nowej inwestycji. Nowa tak, ale na nowym terenie, nieskażonym, z którego nie trzeba nic wywozić. Tu naprawdę, tak, z bardzo grubego palca wychodzi mi koszt ponad 100 tysięcy rozbiórki tego budynku. Panie burmistrz, chciałbym się zapytać o projekt, który dzisiaj wzbudza bardzo dużo emocji, czyli o projekt Łączy Nas Bóg i przebudowę Bukówki. Czy jest realna szansa, że w tym roku prace zostaną zakończone? Tak, jest realna szansa, że skończymy ją do końca czerwca. Musimy respektować przepisy covidowe umożliwiające wydłużenie terminów dla wykonawcy. Nie można było ich nie wziąć pod uwagę i jeżeli wykonawca chciał skorzystać z tego wydłużenia, to mógł z niego skorzystać i w tej chwili mamy taką sytuację, że musieliśmy wydłużyć te terminy. Ja chciałabym przy tej okazji przypomnieć, że Bukówka jest cały czas terenem budowy. Tam na każdym odcinku Bukówki powinny stać tablice informacyjne, które mówią o tym, że właściwie wręcz jest zakaz wchodzenia na teren budowy bez zgody kierownika budowy. Ponieważ to jest teren rozległy, brak możliwości ogrodzenia, zresztą nie byłoby to racjonalne, żeby to ogradzać, więc teren wygląda tak, jak wygląda. Te zniszczenia, które są wykonywane, to jest raz niewłaściwe wykonanie pracy przez wykonawcę, który w stosunku do którego jest cały czas uwaga i ma to uzupełnić i naprawić, ale też my sami robimy dewastację tego, co zostało zrobione, niszcząc niefrasobliwie, mam nadzieję, albo i też bezmyślnie myśląc coś, co ktoś już zrobił. Teren budowy Bukówki został nam narzucony, żeby podzielić to na trzy etapy niezależne, na trzy niezależne firmy. Bo według mnie powinna tam być jedna ekipa, która ma swoich podwykonawców, jeden termin wykonania dla nas do odbioru i wszystko odebrać razem zgodnie z projektem budowlanym. Niestety z pewnymi rzeczami, ten kto daje pieniądze,
władzę, ten ma zawsze rację. Tak nas uczą i tak też my jesteśmy uczeni. Więc trudno polemizować. Można było nie przyjąć takich warunków podziału na trzy etapy inwestycji i nie wziąć tych pieniędzy. A przypominam sobie i Państwu, że odwiecznie Bukówka była tematem, że mamy wodę, a nie potrafimy jej zagospodarować. Mamy wodę, a nikt nie chce się wziąć za ten temat. Więc dajmy czas, poczekajmy na zrealizowanie całości tej inwestycji, odbiór tej inwestycji, wykonanie usterek, bo te wszystkie sprawy, które są zausterkowane, jeżeli chodzi o ścieżkę, bo ona najwięcej budzi wątpliwości, to wszystko wykonawca zgodnie z przepisami musi uzupełnić, musi poprawić i musi nam oddać gotowy produkt zamawiany, bo w przeciwnym wypadku są kary umowne, w przeciwnym wypadku są zabezpieczenia finansowe i z tego będziemy korzystać. To nie jest pierwsza inwestycja w gminie Lubawka, ja nad tym ubolewam, która jest bezusterkowa. Szkoła na Mickiewicza, przecież też było mnóstwo usterek, które uzupełniałam po poprzednikach, bo trzeba było kończyć szkołę. Remizy strażackie do tej pory są zrobione tak, że wszyscy narzekają i wszyscy mówią, że nie powinno być właściwie to odebrane. Nie usprawiedliwiam nikogo, absolutnie nie usprawiedliwiam, bo chciałabym, żeby za pieniądze, które płacimy, dostawać produkt bez usterek, bez uwag, bez niczego. Te wszystkie programy usterka nie są nakręcone z hipotetycznego scenariusza, tylko one się dzieją właśnie w naszym kraju i pewnie i też na świecie. Ja dokładam wszelkich starań, żeby wyeliminować jakiekolwiek usterki przy robotach zlecanych w mojej gminie, ale niestety nie znam się na wszystkim i nie jestem w stanie wyciągnąć wykonawcę, który jest należyty i właściwy. Prawo zamówień publicznych nie daje mi takiej możliwości wybierania chociażby zgodnie z informacjami, co to jest za wykonawca i jaki jest wykonawca. Jeżeli spełni wymogi ceny i gwarancji i wygra w punktacji swoją tą ofertę, to praktycznie jest zero ruchów dla inwestora, żeby coś z tym zrobić. My możemy się przerywać, a właśnie, bo teoretycznie możemy przerwać inwestycje. Tylko jak przerwiemy inwestycje, to raz, że te niewykonanie umowy do instytucji, która daje pieniądze, powoduje, że my musimy te pieniądze oddać. I zostajemy bez inwestycji zakończonej, z rozpoczętymi pracami, które po prostu będą straszyć i to dopiero będzie masakra dla wizerunku i mojego, i naszego całej gminy, że coś takiego jest dopuszczone. Także jeszcze raz apeluję, pozwólmy zakończyć ten etap inwestycyjny w Bukówce, zakończmy to i to, co będzie wymagało poprawienia, będą wykonawcy poprawiali, bo nie ma innego rozwiązania, nie ma innego prawnego zakończenia tego tematu. Mam nadzieję, że nasz program ostudził dzisiaj trochę emocje. Chciałbym życzyć Pani wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się świąt. Dziękuję i wzajemnie.